Z upoważnienia pana marszałka i w jego imieniu chciałbym państwu, mieszkańcom Grudziądza, mojego Grudziądza i regionu złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, dalszego rozwoju gospodarczego miasta i regionu oraz wspaniałej zabawy na dzisiejszym koncercie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Proszę zostać jeszcze z nami, bo już za chwilę czeka nas ważny, istotny moment, zwłaszcza dla laureatów konkursu Wiedzy o Regionie, który był rozgrywany w Grudziądzu. Najpierw eliminacje, potem finały. Mamy już zwycięzców. A więc na scenę zapraszam tych, którzy w tym konkursie byli najlepsi. Piąte miejsce, Adam Gruz, zespół szkół ogólnokształcących numer 5 w Grudziądzu. Miejsce czwarte, Mateusz Figura, gimnazjum numer 1 w Grudziądzu, opiekun Paweł Górecki. Miejsce trzecie, Piotr Ziemecki, pierwsze liceum ogólnokształcące w Grudziądzu i opiekunka pani Mariola Rutkowska. Miejsce drugie, Maciej Rakowiecki, gimnazjum numer 2, opiekun Władysław Wojtaszek. Opiekunka pani Anna Goszka. Jeszcze raz wielkie brawa dla zwycięzców konkursu Wiedzy o Regionie, panie prezydencie. Można już zejść ze sceny, panowie. Spodobało im się tutaj bardzo, ja się nie dziwię. Ale to miejsce, ta scena w tej chwili przygotowuje się na przyjęcie prawdziwych gwiazd. Olga Bończyk, Jolanta Fraszyńska, Justyna Szafran, Mariusz Kilian i Paweł Królikowski w największych przebojach lata. Przebojach, które od lat gramy, śpiewamy, znamy. Piosenki, które kojarzą nam się z latem, które są dla lata bardzo charakterystyczne. One zabrzmią tutaj już za chwilę w Grudziądzu. Była jeszcze jako nie papież, ale jako ksiądz, kapłan, kiedy przebywał tutaj, kiedy przyjeżdżał do naszego regionu, uczestniczył w spływach kajakowych razem z przyjaciółmi, pływał po rzekach, konkretnie po Brdzie. Tam są dwa takie szlaki wyznaczone między Mylowem a Woźwodą i między Smukałą a Bydgoszczą. I między innymi o tych szlakach, powieckich szlakach kajakowych będziemy mówili podczas tego koncertu. Przygotowaliśmy prezentację, gdzie każdy z państwa będzie mógł zobaczyć, jak te szlaki w praktyce, w rzeczywistości wyglądają. A już za chwilę rozpoczynamy nasz koncert Lato Czeka. Dobry wieczór, witamy wszystkich mieszkańców Grudziądza. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to mi przypomina ciebie. Szłaś przez skel, z tyłu pies, głos wybrzeża, pysku niósł. Piosenkę Wróćmy na jeziora wykona dla nas Mariusz Kilian. Yeah.
ta piosenka powstała jako utwór do filmu. Lato czeka już za parę dni. Wie ktoś, w jakim filmie można było tę piosenkę usłyszeć? Bardzo dobrze, słyszę odpowiedzi. Szatan z siódmej klasy, a wykonywała ten utwór Halina Kunicka. Zapraszam serdecznie panią Jolantę Fraszyńską, która dziś dla nas zaśpiewa tę właśnie piosenkę. Lato czeka. Ratownik, piękne, umieśnione ciało zazwyczaj, a wokół niego wianuszek dziewcząt, no i ta jedna wybrana, która może mówić o sobie, że jest dziewczyną ratownika. No zgadujemy, że ta musiała być piękna, chociaż sama piosenka, jak państwo doskonale wiecie, ma charakter raczej kabaretowy. Mariusz Kilian. Wszyscy znamy ten przebój. Monika, dziewczyna! Na plaży słońce, plaży, tu plaży, co zanika. Wśród tłumów pracowniczą dziewczyna ratownika. I patrzą setki osób, i złote, i skocyka.
dlaczego, ale chyba tak jest, że większość piosenek, które dotyczą lata, właśnie jakoś tak nawiązują do tego uczucia, do miłości, do tych wakacyjnych związków i o tym między innymi będzie też kolejna piosenka. Lato, lato wszędzie, zwariowało, oszalało moje serce. Tę piosenkę znamy już od wielu lat dzięki formacji Nieżywych Schabów. Paweł Królikowski. Się czy nie opalać? Wystawiać swoje ciało na promienie słoneczne, czy raczej je skrywać? Dyskusja na ten temat trwa od wielu lat i pewnie zarówno jedna, jak i druga strona będzie swoje argumenty przytaczała. Dawno przed laty to było, mówiąc dzisiejszym językiem, mało trendy i elegantki nie wystawiały swojego ciała na promienie słoneczne, ale dziś panie doskonale wiedzą, z tym jest zupełnie inaczej. Ale to chwilą. Tak piękny jest ten brąz,
sam. Osobę, w której oczach zobaczymy piękne słońce, cóż może być przyjemniejszego. A tę piękną piosenkę Podaruj mi trochę słońca zaśpiewa dla Państwa Justyna Szafra. Idą deszcz, a we dni idzie dobry czas.
Krystyna Szafran. Dzięki. Niespożyte pokłady radości, energii i takiego pozytywnego przekazu. Zresztą Państwo za chwilę też będziecie mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania. Tym bardziej, że refren wcale nie jest trudny. Słowa nie są skomplikowane, la, 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 la i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że za chwilę Państwo przyłączycie się do Jolanty Fraszyńskiej. Tyle słońca w całym mieście. Doskonale znacie. Wsiąść do pociągu byle jakiego. To właśnie jest Remedium, a więc taki przepis na lek proponowany w szczególnie trudnych chwilach. A zaśpiewa o tym Olga Bończek. Bye.